Krajowy Zjazd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Mam honor dokonać otwarcia drugiego Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W 77 rozlepiliśmy kilkaset malutkich takich klepsyderek. Wtedy Bożena była skazana? Tak. Potem rok później już było kilka tysięcy małych klepsyderek, kilkaset dużych. A potem było w 79, dwa lata później, kilkadziesiąt tysięcy małych, no i kilka tysięcy dużych. A sam pomysł? Grudnia. Pierwszy wieniec złożyliśmy 1 maja 77 roku. Trzy czy cztery osoby od nas i tłum ubeków, taki jest, dookoła. I myślałem, że nam nie pozwolą tego wieńca wybrać, ale Staszek twardo podszedł. Wiesz, robiąc łokciami, ciągnął wieniec i zupełnie byli skupieli. Kocioł! I on się odwrócił i zaczął uciekać. Co dla mnie było jest idiotyczne. Siódme piętro, w bloku, na dole samochody, wszędzie radiowozy. Po co on ten numer robi, nie? I ja patrzę, on to poleciał. Doszedłem do okna, bo tam miał taki swobodny ruch już po przejściu przez tą rewizję, wewnątrz mieszkania, wysokie piętro, i widzę, wybiegł malutki Bogdan. I tak biega, a te samochody, placyk taki jest, biega po tym placyku, a te samochody wkoło niego jeżdżą. I cofnąłem się, żeby nie patrzeć na tą straszną klęskę. I słuchać tam, i wreszcie słuchać, uciekł skurwysyn. Krótko mówiąc, Bogdan mnie przemeblował. Przemeblował mnie na pokojową walkę, na argumenty, na walkę właśnie tego typu, którą dzisiaj prowadzimy. Przekonał mnie, jako on pierwszy i ostatni, jak no do tej pory. Bogdan czuł się w dalszym ciągu, bo był lepszy, czuł się wodzem tego wszystkiego i właściwie tak powinno być. I on był. Ja do dzisiaj czuję coś takiego do Bogdana. Kiedy ja zostałam zwolniona z pracy, wykorzystane wszystkie możliwości i wtedy postanowili już beze mnie wprawdzie, Gwiazdowie, Borusewicz uzgodnili, że trzeba zrobić strajk. I ustalono, że Wałęsa spróbuje zrobić strajk. Miał polecenie od nas, od naszej grupy, ponieważ był na naszym utrzymaniu i mieliśmy prawo egzekwować od niego wykazania się czymś. Ksiądz Zieja, on prowadził kasę korowską, pilnował, żeby Borusewicz regularnie przywiózł mu te 5 tysięcy. Drugie 5 tysięcy dawaliśmy my. Tak bym powiedział, że lepiej, że je na bezrobocie, jak pracował. Strajk w gdańskiej stoczni i Bogdan Borusewicz w takim roboczym kombinezonie, pleciony jakby w grono ludzi, jeden z wielu, taki element tego ludzkiego pejzażu strajkującej stoczni, który jest wszędzie. Jest tam, gdzie jest jakaś grupa niezadowolonych, jest tam, gdzie trzeba podjąć decyzję, a przede wszystkim jest tam, gdzie jest poligrafia, gdzie coś się drukuje. Blok jest przy lesie, wejście jest od strony lasu. Wszedłem do tego lasku, żeby popatrzeć w okna i zauważyłem ruch jakiś tam na klatce. Ktoś wyszedł z mojego piętra, więc przepuściłem. W drzwiach spotkały mnie przerażone sąsiadki, które powiedziały, że stan wojenny, że przyszli po mnie, że jest kocioł, żebym uciekał.